Chrystus zmartwychwstał, szczęść Boże, Maranata, dzień dobry. Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Trzy płonące świece w wieńcu adwentowym. To znak, że trzecia niedziela adwentu i Pan blisko jest. I będziemy rozważali piękne słowo o tym, jak żyć, jak prawdziwie żyć Ewangelią, jak prawdziwie przyjmować Królestwo Boże. Serdecznie Was zapraszam. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Tłumy pytały Jana Chrzciciela: cóż więc mamy uczynić? On im odpowiedział: kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli zaś także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiedział: nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wyznaczone. Pytali go też i żołnierze: a my co mamy czynić? On im odpowiedział: na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Mamy piękne słowo, które bardzo nas inspiruje. Niewątpliwie widzimy, że ludzie są poruszeni czym? Nauczycieli wielu było w Izraelu. Kiedy siedziałem nad tym słowem, tak dotarło do mnie bardzo mocno, że Jan przecież jest świadkiem. Jan nie tylko głosi doktrynę, nie tylko głosi, jak interpretować Słowo Boże, jak postępować w życiu, ale Jan jest rozpoznany przez mieszkańców Izraela jako człowiek Boży. To jest świadek. I tak sobie myślę, kto jest dla mnie świadkiem? I kto mnie przyprowadził do Jezusa? Kto mnie zainspirował? Słuchałem go, czy ich, bo to nie jedna osoba. Nie dlatego, że pięknie mówią, ale że widziałem w tych osobach Boga. Nieśli Jezusa sobą, swoją twarzą, swoim słowem, postępowaniem. Ale zadaję sobie też w świetle tego fragmentu Ewangelii pytanie, dla kogo ja jestem świadkiem? Na ile ludzie, patrząc na mnie, myślą o Bogu, o Jezusie, o lepszym życiu? To jest pierwszy aspekt. Drugi to jest samo pouczenie Jana Chrzciciela. Zauważmy, on nie stawia jakichś bardzo wygórowanych warunków życia w Bożym Królestwie. Gdybyśmy tak wszystko przeanalizowali, do tych poszczególnych grup społecznych przesłanie kierowane przez Jana, to widzimy, że wszędzie jest umiar. Dlaczego umiar? Nie dlatego, że on jest zasługą i mamy wtedy prawo do Królestwa Bożego. Nie. Ten umiar, o którym mówi Jan Chrzciciel, otwiera serce. Ten umiar otwiera nas na Boga i otwiera nas na ludzi. Jak będziemy otwarci na ludzi, prawdziwie otwarci, będziemy też otwarci na Boga. I w drugą stronę też to działa, że jeśli prawdziwie jesteśmy otwarci na Boga, będziemy otwarci na ludzi. I trzecia rzecz, potrzebujemy niewątpliwie Jezusa i Ducha Świętego. Jezusa i Ducha Świętego, zbawieni przez Jezusa i zanurzeni w Duchu Świętym. Jan Chrzciciel mówi, że Mesjasz będzie chrzcił was Duchem Świętym. Nasze słowo chrzest, chrzcić, kojarzy nam się oczywiście z sakramentem Chrztu Świętego, z jakimś obrzędem. Tam
W Grece jest słowo zanurzyć, tak? To dosłowna jest czynność, tak? Zanurzam w wodzie i będziecie zanurzeni w Duchu Świętym. Potrzebujemy więc świadków, potrzebujemy umiaru i potrzebujemy Jezusa, który zanurza nas w Duchu Świętym. Ten Duch Święty nas tak ogarnia, przenika. I to jest niesamowity obraz. Posiedź z tym Słowem. Niech ono do ciebie bardzo przemawia, bo ono jest mocne, bardzo takie realistyczne. I pamiętajmy, że w naszym życiu duchowym nie chodzi o wielką ascezę. Chodzi o to, żeby prawdziwie kochać Boga i by prawdziwie otwierać się na Jego zbawczą obecność. I tego wam życzę. Przeżywajmy pięknie tą niedzielę. Niech Pan jest z wami. No idziemy dalej. Ku czwartej świecy na wieńcu adwentowym, a ostatecznie do spotkania z Jezusem w tajemnicy Jego narodzenia. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Bądź jutro ze mną.